Pamiętajcie, widzowie, że każda babcia zasługuje na szacunek od swojego wnuczka. Ale niestety nie każda babcia go dostanie. Ponieważ dzisiaj w gierce Granny Simulator moim zadaniem będzie wkurzyć jak najbardziej tą babcię. Może to być dla niej naprawdę ciężki czas. W szczególności, gdy tym małym kidosem będę ja. I moim celem będzie zamienić jej życie w horror. A! Nie! To jest moja babcia?! Dlatego witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak chcecie więcej gierek, to koniecznie łapka w górę i subskrypcja. A ja w tym momencie klikam single player, first level. To będzie naprawdę ciężkie życie dla tej babci, coś tak czuję. No i jestem ja, Boże, jak jestem szpetny. To jest jakaś tragedia. No ale dobra, okej. Muszę tym kidosem zniszczyć życie tej babci. I to jest mój cel na dzisiejszy odcinek. Dlatego przejrzyjmy te szafki. Mogę przejrzeć te szafki? Halo, czy ja mogę otworzyć tą szafkę? No niestety nie mogę otworzyć tej szafki. No trudno, okej. Damy sobie jakąś radę. Dobra, co ja mogę tutaj robić, skoro nie mogę do szafek zaglądać? Nie mam żadnego młotka, żadnej pat... Co to jest? Press E to interact. Nie, rękę mi przytrzasło. Otwórz to, dobra, jeszcze raz, okej. Jak to mogę zabrać? Ja? Dlaczego ten dzieciak tak wysoko skacze? Dobra, uwaga. Ja jestem Hulkiem, czy ja muszę tak blisko widzieć go? Czy mogę się jakoś oddalić, halo? Czekajcie, bo nie ogarniam, o co chodzi. Dobra, mogę się zesrać, czy nie? Bo on tak się tak kucnął, jakby koca walił. Wskoczmy na górę. O! No wskocz tam, skocz tam. Musimy tam wskoczyć. Uwaga, uwaga, uwaga. Pum! No bez to. Dlaczego ja nie mogę zabrać tego, co tu jest? Mogę to? Dobra, no nie, no. Dobra, ja muszę to zrobić jakoś inaczej, tak? Rozumiem, rozumiem. Czyli muszę na przykład wejść na tą szafę. Więc wejdźmy na tą szafę. Uwaga. Uś. No skocz tu. Co ten kidos tak wysoko skacze i nie potrafi się chwycić niczego? To jest jakiś... Zejście, ja zawsze marzyłem o takiej zjeżdżalni. Dobra, co jest grane? Dlaczego w tym domu ten kidos ma takie rzeczy? Dobra, ostatnia próba. O kurde, nie tak to miało wyglądać. Dobra, no niestety, tak tego nie... Ej, przewróciłem to! No dobra, jeszcze raz. O! Dobra! Dobra, schodzimy na dół, dobra. Ej, czy to jest moja tajna baza? Dobra, zawsze marzyłem o mojej tajnej bazie w tym domu. Dobra, okej. Rozumiem wszystko, co tu się dzieje. Git, na razie stąd wyjdźmy, zajdźmy do babci, zobaczyć, jak u niej życie w takim razie. Dobra, schodź. To babcia nie wygląda, jakby mnie kochała. Ona wygląda, jakby już od samego początku spryskiwała ten dom jakimś antydziecięcym prochem. Ej, dobra, co ty robisz? Dobra, ta babcia chce mnie zabić. To nie jest tak, że ja mam ją zabić, tylko ona chce mnie zabić. A dobra, utrudnimy ci życie. Zaraz jak ci z butelki wywalę, to zobaczysz, co się z tobą będzie robić. Gdzie jesteś? Dobra, to nie tak miało wyglądać. Tu są klucze jakieś. Dobra, zaraz, uwaga. Idziemy babci walnąć, kurde, z butli. Łap to! Dobra, uciekamy, bo jeszcze spryska mnie czymś. Dobra, tu? Łap to, dostajesz w zęby, aż ci... O kurde, ciężki knockout. Babcia dostała ciężki knockout, ale wstała. Ledwo chodzi. Boże, ta gra jest taka straszna. Ja właśnie w tym momencie sobie uświadomiłem, że ja nagrywam odcinek z gry, w której chodzi o to, żebym ja... No, zabił babcię chyba, no bo naprawdę nie wiem, co innego tutaj można zrobić, jak ja jej z butli walę normalnie w szczenę. Dobra, wiecie co, weźmy sobie te klucze. Czy ja mogę je brać wszystkie naraz, czy... Jak ja mogę zabrać ten klucz? Co jest grane z tym dzieciakiem? Bierz ten klucz. Dobra, mamy klucz. Okej, czyli możemy zabrać więcej kluczy, nie musimy... Dobra, czyli tu są wszystkie trzy. To są chyba do tych skrzynek, które są pod... w mojej tajnej bazie. Chyba tak mi się wydaje. Co to jest? Ja nawet nie wiem, co to zabrałem. Kill your gra... Dobra, teraz widzę, że w lewym górnym rogu ja mam, kurczę, za zadanie zabić moją babcię. Dobra, to jest niesamowite. Bo jeszcze w prawym górnym rogu mamy jej życie. To jest jakiś żart, serio. Dobra, no trudno. No tak, skoro tak trzeba, to sorry, babcia. No niestety, taki jestem. Wyrzuciła ten spray, ale ci zara, normalnie sram ci na łeb. A! Nie! To jest moja babcia? Jak ona mi kopa wysadziła takiego, że mnie wyrzuciło z chaty? No nie, no dobra, to teraz przesadziłaś. Ja myślałem, że my się jednak kochamy, ja naprawdę chciałem cię oszczędzić, nie? No ale wychodzi na to, że jednak będziemy się bawić. Jak chcesz się bawić, no to się będziemy bawić w takim razie. Tu mam kolejny klucz, zara jak zobaczę jakiegoś... ona ma paralizator! No dobra. Dobra, jak widzicie, ta babcia chodzi sobie od lewej do prawej. Ona chyba, to jest, moja babcia ma po prostu... Nie wiem co ma, ale ona problemy ma psychiczne i będzie miała problemy ze mną. Dobra, znajdźmy w takim razie jakiś... Ja tu nie mam czym jej zabić, no ja tylko klucze mam. Po co mi tyle kluczy? Dobra, pójdźmy, może tam coś jest w tych skrzynkach, ale na razie zbierzmy. Może o to chodzi też, żeby zbierać te klucze. Mam 6 kluczy w tym momencie i co mi to daje? Game over, Granny wins. Dobra, to jest na czas? Muszę zabić babcię i mam na to ograniczony czas. No wszystko jasne, kurczę, no... Życie nie trwa wiecznie, tak? Albo ja dorastam, albo babcia umiera, no cel jest prosty. Możemy z butelki jej wyciągać, ale to jest zbyt oklepane. Tu mam jakieś 2 klucze. W tym momencie ładujemy się tam na dół, otwieramy tą skrzynkę i zobaczymy, co nam z tego wypadnie. No mam nadzieję, że coś fajnego.
Dobra, kluczem francuskim jak wyciągniemy babci to... Dobra, shurikena mam! Jo! Idę jej to rzucić między oczy. Łap to! O kurcze, to jest... O kurcze, ona ma nóż w oku! Ma nóż w oku! I ona jeszcze to wytrzymuje! Dobra, chodź, z klucza francuskiego ci wyciągnę, chodź tu! Uwaga, łap to w zęby! Jestem najgorszym wnuczkiem, ale o to chodzi w tej grze! Dobra, co my to tu mamy? Tu jest jakiś znowu coś. Weź to, skocz tu. Mogę to zabrać? Nie mogę. Do lustra też nie mogę. Czemu nic nie mogę tu z tym zrobić? To po co mi to, jak nie mogę z tego skorzystać? Dobra, czekajcie, bo babcia mi zaraz naprawdę, ona już mnie nienawidzi. Schowajmy się tu. Babcinka! Będziesz normalnie uderzana butlą po czole. Chodź tu. Łap to! Łap to! O kurczę, nie... To nie jest dobra babcia. Ona normalnie zasadza mi kopa tako, że ja o ścianę lecę. Dobra, to jest patologiczna rodzina. Okej, nie akceptujemy takiego zachowania. Dobra, co tu mamy? Klucz francuski drugi. Ma 50 życia, więc jest git. Nie wiem, ile mi czasu zostało, szczerze mówiąc. Halo, babcinka! Turururu! Będziesz bita! Gdzie jesteś? Szuka cię twój wnuczek! Dawaj, chodź tu. Chodź tu. Dostajesz łeb. O kurczę. Dobra, mogę jeszcze raz rzucić tym kluczem? Jeszcze raz. Nie wstawaj nawet, niepotrzebnie. O kurczę, nie trafiłem. Talerze mi wywalę teraz. Dobra. Mogę babcię włożyć do piekarnika? Gdzie poszłaś? Babcia! Babcia! Masz tu talerza. O kurczę, goni mnie, zaraz mi kopa wysadzi, to tak być nie może. Kurczę, nie wiem co mam zrobić, no najlepszy był ten nóż, który w oko jej dem. Jakbym w drugie trafił, to może by już w ogóle nie chodziła. Czuję, że zaraz przegram to, bo już gram dosyć długo, a ja dalej babci nie zabiłem. Dobra, idziemy na dwór. Łatwiej było grać w Who's Your Daddy, tam chodziło o to, żebym ja sam siebie zabił, a nie babcię. Ona ma 50 życia, mamy kamień. Kamień, kamieniem dostaniesz, chodź tu. Babciu, a dlaczego ty masz takie wielkie oczy? A, dlatego, że masz nóż w oku i ci spuchło wszystko pewnie. Dobra, chodź, uwaga, i w łeb. Potylice. Dobra, tu mamy jakieś drzwi. Nie wiem do czego to są drzwi. A, to są dla mnie drzwi. Żeby mógł przechodzić normalnie, chodzić tunelami jak mysz. Dobra, tu coś mamy ciekawego. Dobra, z buty. No to po prostu trzeba z buty ją bić. Tu mamy jakąś lampę. Chodź tu, babcia, bo mi się czas kończy, tu masz 39 życia, jeszcze masz o wiele za dużo, to już powinnaś nie żyć dawno. Chodź tu, gdzie jesteś? Babciu! Dobra, gdzie ona poszła? No ja nie mogę jej tak szukać tutaj, jak ona łazi sobie w tej wewte. Ona już naprawdę jest poturbowana, ona dalej łazi. Na dwór poszła. Słyszę, jak chodzi po polu. Dostaniesz! O kurczę. No i mi skopa dała, no i kurde, zaraz, dobra, biję cię tym kijem, stawaj, stawaj i się kłaść od razu, jeb. Jeszcze jeden głaz, chodź tu, daj to, dobra. Ta gra jest okropna, serio, ta gra jest okropna, nie akceptuję grania w takie gry, bądźcie lepsi dla swoich babci, naprawdę. Dobra, no nie no, ta szklanka nic nie robi, ona musi głazem dostać, głazem! No ona się odradza, ona ma 42 życia, jak ja mam ją zabić, jak ona jest kurczę nieśmiertelna. Dostała 3 razy już kamieniem po głowie i ona dalej chodzi. Nie trafiłem jeszcze se głazem, nie? O kurde. Leżysz? Dobra, nie wstawaj. Kurczę, jej nic nie robią te butelki. Jest niezniszczalna. Leż, kładź się do spania. O Boże, to jest tragedia. Otwórz te drzwi. No i... Chyba mogę śmiało powiedzieć, że zostałem wyrzucony z domu. Dobra, ona ma 63 życie, ona już się odradza. Im dłużej ja gram, chyba tym ona jakby szybciej się odradza. Wiecie o co chodzi? Dobra, mogę ją bić jak leży też. Tyle dobrze. Dobra, dostała znowu. Dobra, trzeba ją bić tym kamieniem. Będziemy ją bić, aż kurczę nie zdechnie. Dobra, daj mi ten kamień. Nie trafiłem! Kurde. Nie podoba mi się to, rozumiesz? Masz 35 życia, to już za dużo. Leżysz? Biorę ten jeszcze jeden kamień. Dobra, nie wstawaj! Leżysz, dostałaś znowu w potylicę, dobra. Dobra, 12 życia ma, to już jest końcówka, zaraz wygra dzieciak. Już gdzieś pobiegła, no nie wiem, ona jest taka stara, ona biega. Dobra, bijemy ją kamieniami aż do końca. Dobra, ona znowu ma 35 życia, skąd? Utknęła pod schodami, a nie, jednak nie. Dobra, no nie, no co jest grane, dlaczego to nie poleciało w nią? Ej, ja nie mam siły, nie mam energii, żeby rzucać kamieniem. Jak ja mam teraz zdobyć energię? Jak jej się życie odradza? Co tak stoisz, na co patrzysz? Kurde, ale moc. Siła tkwi w to Fifi, pamiętaj. Nie! Ty kurde! Drzwi rozwaliłaś! Naprawiaj to teraz! Ona schodzi z nożem wokół dalej, rozumiecie? Dobra, to jest chyba tak, że póki jej nie zabije, mi się czas nie kończy. Tylko ja nie mogę dopuścić do tego, żeby jej się odrodziło życie do stówki. Jak mi się wydaje. Dobra, musimy zamknąć się z nią w małym pokoju. Dobra. Dostałaś? O kurczę, wstajesz! Kluczem też dobrze jak dostała, to też ją dobrze sponiewierało. Dobra, chodź tu.
Grandson wins! Babcia dostała na dziurę. Tak ma być, tak trzeba żyć. Słuchajcie, jak chcecie kolejny odcinek, gdzie będziemy babcię torturować, ponieważ to jest dopiero pierwszy poziom, mamy jeszcze second level, tak? Jak chcecie kolejny odcinek, gdzie będziemy niszczyć życie naszej babci, to koniecznie łapkę w górę i subskrypcja, a ja bardzo chętnie coś takiego dla was nagram. Więc żegnam się z wami i na sam koniec babcia niech dostanie po głowie. Dostała w zęby.